Drodzy, liczę na to, że dzisiaj będzie z głośnością trochę lepiej, choć zawsze jak tu staję są różnego rodzaju komplikacje, ale na dzisiejsze słowo zatytułowałem Panie Boże, mam problem. Biblia to, moi drodzy, coś więcej niż księga takich niesamowitych faktów o Bogu, człowieku czy o wszechświecie. To również księga napomnień opierająca się na faktach, to księga ukazująca często ludzi mających wiele problemów. Znaczna część właśnie jest poświęcona takim usilnym staraniom, by nakłonić ludzi do zmiany drogi czy postępowania i doprowadzić ich do naszego Pana Jezusa, aby żyli w zgodzie z Bogiem i aby ta Biblia, to Słowo Boże ukazywało im prawdziwą drogę. Jednym z celów całej tej biblijnej nauki jest, jak to napisałem, zabezpieczenie, czy też wskazanie człowiekowi moralnego postępowania. Wskazanie również, jak postępować, gdy mamy w życiu jakiś problem. Tak jak powiedziałem na samym początku, problemy ludzi w Biblii ukazane są na wszystkich kartach tej księgi. Na przykład w Ewangelii Mateusza, gdy spoglądamy na Ewangelię Mateusza, w pierwszym rozdziale, już w 30 wersecie widzimy problem z gorączką teściowej Szymona. 40 werset ukazuje nam, a może pokazuje, jaki problem miała osoba trędowata, która przyszła do Jezusa i gdy ten człowiek przyszedł do Jezusa, został oczyszczony. W rozdziale drugim Ewangelii Mateusza, w 3 wersecie, możemy zobaczyć problem osób, problem sparaliżowanego, a myślę, że po ostatnim kazaniu naszego brata pastora dostrzegamy ogrom problemów w tej historii. Drugi rozdział, werset 14, próbuje czy przedstawia nam problemy celnika. Jezus do niego się skierował w swoich słowach. Być może ten człowiek już wcześniej rozmyślał o swoich problemach. O tym nie wiemy. Werset 18 i 24 rozdziału drugiego Mateusza pokazuje nam, powiedziałbym, problemy faryzeuszy. Pamiętamy tam słynne słowa. Czemu twoi uczniowie nie poszczą? Pamiętam słowa, spójrz, czemu robią to, czego w szabat robić nie wolno. I rozdział 3, problemy człowieka z uschłą ręką. Problem człowieka z uschłą ręką. Natomiast rozdziały 4, 5 pokazują wiele problemów. Możemy zauważyć uczniów, którzy mają problem z wiatrem i z burzą i ich słowa skierowane do Pana. Nauczycielu, czy cię nie obchodzi, że giniemy? Problemy mieli też ludzie z samą obecnością Jezusa. W 17 wersecie możemy przeczytać, że wręcz prosili Go, aby odszedł z ich granic. No i ostatni problem, też zauważyć możemy problem osoby czy kobiety chorującej. Chyba nie ma pośród nas takiej osoby, która chociaż raz w życiu by powiedziała czy pomyślała, mam problem. Czy skierowała się do Boga, Panie Boże, mam problem? I, moi drodzy, należałoby sobie zadać kilka pytań. Czy lubisz swoje problemy? Czy w ogóle lubisz ludzi z problemami? No i jak rozwiązać te problemy? 2 lata temu wybrałem się z moją żoną na króciutki urlop, aby odpocząć. Wiecie, to jest taki dobry małżeński czas, gdy wsiadamy w samochód, puszczamy chrześcijańską muzykę, zaczynamy wielbić Pana, zaczynamy śpiewać, wyczuwamy Jego obecność, wyczuwamy prowadzenie Ducha Świętego i to jest bardzo dobre, to jest dobry moment zbliżenia się do Boga.
Jednak, moi drodzy, zdarzyło się tak, że w trakcie tego tygodniowego urlopu moja żona miała zaplanowane bardzo ważne spotkanie pod koniec urlopu, w którym musiała wziąć udział. Było to spotkanie przez internet. No i teoretycznie apartament, do którego się udawaliśmy, był wyposażony w internet, był również w nim router. No ale gdy przyjechaliśmy, okazało się, że tego internetu niestety, ale nie ma. Również w miejscu, w którym się znajdowaliśmy, sieć komórkowa była bardzo słaba i nie dało się po prostu połączyć z internetem. No i moi drodzy, mając ten problem, przystąpiłem energicznie do jego usuwania. W pierwszy dzień spojrzałem na mój komputer, spojrzałem na router Wi-Fi, zrobiłem tak zwany twardy reset, posprawdzałem wszystkie kable, internetu niestety nie było. Kolejnego dnia poprosiłem administratora budynku, żeby spojrzał, czy ten internet w ogóle tam działa. Powiedział, że z jego strony wszystko ok. Kolejnego dnia poprosiłem również dostawcę internetu, żeby przystąpił i, no, jakby to powiedzieć, naprawił problem, bo nie mam internetu. Niestety dostawca powiedział, że z jego strony również wszystko jest w porządku. Trzeciego dnia internetu niestety dalej nie było. Czwartego dnia również kłopoty i problemy. Piątego dnia postanowiłem nie odpuszczać. Nawet do tego, aby został usunięty ten problem, zaangażowałem konserwatora budynku. Człowiek ten ze mną sprawdzał wszystkie kable, ale niestety nic się nie dało zrobić. I każdego dnia prosiłem Boga, aby coś z tym zrobił, ale w ostateczności stanąłem przed nich słowami. Mówię: Panie Boże, z tym problemem to ja już nic nie potrafię zrobić, tylko Ty potrafisz mi pomóc. Położyłem się spać i następnego dnia obudziłem się rano. Internet działał, tak jakby w ogóle nie było problemu. I co można w takiej sytuacji zrobić? Stanąłem przed Panem, mówię: Boże, Ty jesteś wielki, Ty wszystko możesz. Czym zatem, moi drodzy, jest problem? Problem to okoliczność, kłopot, trudna sytuacja, w której się znaleźliśmy, z której należy znaleźć jakieś wyjście czy jakieś rozwiązanie. Problem to poważna sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia. Problemy mogą występować w naszym życiu w różnych obszarach i o tym dobrze wiemy. W obszarze wiary czy w obszarze naszej duchowości. W obszarze rodziny czy w obszarze pracy, w różnych obszarach uczuć, emocji, zainteresowań, w obszarach pasji, a powiedziałbym niekiedy w obszarach naszej rozrywki. W sferze obyczajowości również możemy mieć wiele problemów. I o tym pisał nam apostoł Paweł w liście do Koryntian. Moi drodzy, problemy są i będą w naszym chrześcijańskim życiu. Czytając Biblię, możemy zauważyć, że również biblijni bohaterowie mieli w swoim życiu wiele problemów. Skąd zatem biorą się te problemy? Jak sobie z nimi poradzić? Jak rozwiązać problem? Moi drodzy, naród izraelski, aby dojść do ziemi obiecanej, musiał obejść ziemię Edom. Tak, obejście znaczyło takie wydłużenie wędrówki. I w tym momencie właśnie ludziom zabraknęło cierpliwości. Możemy o tym przeczytać w 4 Mojżeszowej. To jest rozdział 21, werset 4. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby dojść do ziemi Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? No i moi drodzy, jaką my dzisiaj lekcję do naszego życia możemy wyciągnąć z tej historii? Dobrze wiemy, że najlepszym sposobem, aby w ogóle pozbyć się problemu, jest jego rozwiązanie. Ale właśnie w tej historii zauważamy, że aby do tego doszło, potrzebujemy dużo cierpliwości. Warto jest nam wszystkim pamiętać, że w drodze, w którą my idziemy do naszej ziemi obiecanej, napotykamy w naszym życiu na wiele problemów, które będziemy musieli
rozwiązać. Jeżeli w życiu nie potrafisz sobie radzić z problemem, sama świadomość jego istnienia, czy też determinacja do jego rozwiązania, czy nasze zdolności, czy wiara, że pokonamy ten problem, na nic nie poradzą, nie zdadzą się. Jak zatem, moi drodzy, można rozwiązać problem? Po pierwsze, każdy z nas powinien zaakceptować fakt, że problemy istnieją i nie są czymś wyjątkowym. Przykład. Kiedyś w szkole czasami zdarzyło mi się, albo zdarzało mi się dostać kiepską ocenę. I mówiłem mojej siostrze, weź przygotuj na to mamę. Moja siostra mi czasami odpowiadała, ty też się przygotuj, bo jak ojciec się dowie, to wiesz. Drodzy, dorosły, wierzący, czy też doświadczony chrześcijański lider nie powinien traktować problemu jako coś niezwykłego. Powinien przyjmować problemy jako coś naturalnego. Coś, określiłem to na zasadzie chleba powszedniego. Jeśli pracujesz, spodziewaj się problemów. Jeśli masz rodzinę, spodziewaj się problemów. Jeśli prowadzisz gdzieś własny biznes, to tu również spodziewaj się problemów. A jeżeli w tym wszystkim dzieje się ok, nic się nie zmienia, nie ma żadnych kłopotów, to będziesz powiedziałbym, przygotowany do tego. Ale jeśli gdzieś w tych obszarach napotkasz na jakieś problemy, będziesz wtedy bardzo mocno zdenerwowany czy sfrustrowany, że w ogóle one powstały. Problem staje się, moi drodzy, problemem, jeśli jest wcześniej niespodziewany, natomiast problem przewidziany staje się okazją. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w 3 rozdziale, w 20 wersecie tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy, o czym myślimy, temu niech będzie chwała. Stojące, moi drodzy, przed nami problemy często są po prostu okazją dla Boga, żeby coś zrobił dla nas, a niejednokrotnie lubi, żeby zrobił coś przez nas, coś, czego sami nie potrafimy zrobić. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w wersetach od 32 do 44 możemy przeczytać, jak Pan nasz Jezus Chrystus nakarmił ponad 5000 ludzi. Nasz Pan nauczał, moi drodzy, i gdy już była późna godzina, Jego uczniowie zauważyli problem i podeszli wtedy do Pana Jezusa i powiedzieli tak. Miejsce jest pustynne, a godzina późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. Nasz Pan odpowiedział im tak. Dajcie wy im jeść. No i mają kolejny problem. Odpowiedzieli, mamy tylko 200 denarów. Nasz Pan Jezus Chrystus pobłogosławił wtedy te 5 tych chlebów i 2 ryby i nakarmił tym ogromny tłum ludzi. I zebrano jeszcze z tego 12 koszy pokruszonego chleba i trochę ryb. I moje pytanie jest do was wszystkich. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to się stało? Czy rozmyślaliście, jak nakarmiono taką małą ilością chleba i ryb taki wielki tłum? Czy zastanawialiście się, jak zniknął ten problem? Moi drodzy, w zeszłym roku mieliśmy z żoną remont i z kawałka jednej ściany musiałem skuć trochę kamienia po to, aby w tym miejscu można było zamontować nową ościeżnicę do drzwi. Ten kamień ozdobny, który był na ścianie, zaczynałem skuwać bardzo delikatnie, bo wiedziałem, że później będę go musiał wykorzystać. Moi drodzy, gdy go skuwałem, niestety ten kamień się kruszył na drobne kawałki i było z tego wiele odpadów, które musiałem wyrzucić.
Remont się, moi drodzy, zakończył, a ja zwlekałem z wyklejeniem ściany. Zwlekałem, bo wyczuwałem, a może już wiedziałem, że będę miał z tym problem. No ale, moi drodzy, przed rozpoczęciem prac przypomniałem sobie, że jeszcze gdzieś tam na dole w komórce zostało mi trochę tego kamienia po wyklejaniu, więc przyniosłem go do góry. No i gdy zacząłem realizować te prace, cały czas wołałem do Boga: Panie Boże, aby mi tego kamienia wystarczyło. Moi drodzy, gdzieś w połowie wyklejenia tej ściany popatrzyłem na ścianę, zauważyłem duży problem, popatrzyłem na ilość kamienia, który leży na podłodze. No i, moi drodzy, problem dostrzegłem. Wziąłem ołówek i zacząłem liczyć miejsca, które mam na ścianie do wyklejenia. Wyszło ich 34 do 36. Potrzebuję tyle kamienia. Gdy policzyłem na dole, na ziemi zostało ich 14. I skierowałem moje myśli, moje słowa do Boga. Mówię: Panie Boże, w tej sytuacji to już tylko Ty możesz mi pomóc. Nigdzie takiego kamienia nie kupię. Zostanie połowa ściany bez kamienia. Gdy zakończyłem trasę, moi drodzy, cała ściana ta brakująca była wyklejona, a na podłodze leżało jeszcze 6 całych kawałków kamienia i trochę ukruszonych. Schowałem je do torby, zaniosłem do komórki. Do dziś dnia tam leżą. I wtedy, moi drodzy, wtedy dopiero zrozumiałem, jak Pan pomnożył chleb i ryby. A właściwie pojąłem, że mój rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Na moich oczach zniknął problem. Na moich oczach pojawił się cud, a ja w moich myślach, w moim oczach nie byłem w stanie tego zarejestrować. Temu zaś, moi drodzy, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, moi drodzy, każdego dnia Jemu niech będzie chwała. A zatem, jak można rozwiązać problem? Po drugie, aby można było rozwiązać problem, aby można go było rozwiązać, musimy problem po prostu nazwać po imieniu. Lekarz czasami nie potrafi wyleczyć pacjenta z choroby. Jednak może przepisać jakieś leki, aby pacjent mógł żyć bardziej komfortowo, aby mógł żyć z chorobą, którą ma. Jeden z ludzkich myślicieli chyba bardzo długo, moi drodzy, rozmyślał i wskazał taką różnicę między problemem a trudną sytuacją. Problem to zdarzenie, okoliczność, kłopot, z którym możemy coś zrobić. Trudna sytuacja to okoliczność, na którą napotykamy w naszym życiu, z którą nic nie możemy zrobić i pozostaje nam z nią żyć i musimy po prostu jakoś ją znosić. Jeżeli taką trudną sytuację potraktujesz w swoim życiu jako problem, będziesz zły, będziesz sfrustrowany, przybity, stracisz mnóstwo energii i możesz podjąć wiele złych decyzji. Czy dzisiaj masz problem? Czy znajdujesz się w trudnej sytuacji? Taki przykład z życia. Być może twój mąż czy twoja żona to osoba, która lubi się wcześniej położyć. Natomiast ty lubisz wieczorem dłużej posiedzieć. Nie zmienisz wewnętrznej konstrukcji drugiej osoby. A jeżeli będziesz to próbował robić, to narazisz się na różnego rodzaju konflikty. No i, moi drodzy, zapewne każdy z was myśli: Bóg może wszystko. Odpowiadam: tak, Bóg może wszystko. Ja sam tego doświadczyłem i doświadczam w moim życiu, że Bóg może wszystko. Gdy znajdujemy się nawet w trudnej sytuacji, często pierwsze z wiele lat, to Bóg odpowiada na nasze wołanie i zmienia trudną sytuację, z której jako ludzie po prostu nie potrafilibyśmy sobie wyjść czy z nią poradzić. Często sprawia, że stajemy się dzięki temu, co przechodzimy, bardziej podobni do Chrystusa.
Psalmista Dawid w psalmie 28 napisał: Pan jest mocą moją i tarczą moją, w Nim zaufa serce moje i doznałem pomocy. Jak zatem można rozwiązać problem? Po trzecie, staw problemowi czoła. W Biblii, moi drodzy, możemy przeczytać o problemie, jaki miał Nehemiasz. Kiedy grozili mu wrogowie, jego przyjaciele radzili mu, aby ukrył się w świątyni. On jednak odpowiedział im tak: czy taki człowiek jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? W efekcie Nehemiasz odbudował mury Jerozolimy w 2 miesiące. Było to wtedy ogromny problem dla Izraela. Był to niesamowity wyczyn. Biblia przedstawia nam ludzi, którzy w swoim życiu napotykali na różnego rodzaju problemy. I bardzo często, podobnie jak w naszym życiu, problemy możemy zauważyć również. Możemy je zauważyć na kartach księgi, czy gdzieś zaobserwować w trakcie oglądania filmu. Moi drodzy, w roku 1960 nakręcono taki film Szczęściarz Antoni. Tytułowy bohater to taki urzędnik warszawski, który otrzymał w prezencie ślubnym klucze do domku. Gdy przyjechał na wymarzone miejsce, zastał tam tylko drzwi, barak i bardzo wielką kupę ziemi. Gdy jako małżonkowie zaczęli niwelować ten teren, czy go wyrównywać, pod tą ziemią znaleźli ogromny problem. Znaleźli czołg. I wszelkie próby usunięcia tego czołgu nie udały się. No i moi drodzy, film ten ukazuje rodzinę, która w centralnym miejscu domu ma problem, ma czołg. Żyje z tym problemem, stając obok niego, ignorując go i chyba udając, że wszystko jest w porządku. Gdy zauważymy problem u innych ludzi lub czytamy o problemach innych ludzi, które są opisane na kartach Biblii, bardzo często rozmyślamy, moi drodzy, o naszych problemach. I możemy zauważyć, że my jako ludzie reagujemy na te problemy na 4 sposoby. Po pierwsze, uciekamy od problemu. Gdy próbujemy uciekać od problemu, on cały czas jest, idzie, jest obok nas, a właściwie idzie za nami. I właśnie o tym mówiła ta historia o Nehemiaszu. Jego przyjacielowie radzili mu, żeby się ukrył, żeby uciekł. No i reagujemy oczywiście, chcemy zapomnieć o problemie. To nasza kolejna reakcja. Gdy zapominamy o problemie, mamy nadzieję, że ten problem zniknie. Zapewne w życiu mieliście nie jeden raz tak, że chcieliście się już położyć, spać, zasnąć, żeby nie myśleć o tym problemie. Dobrym przykładem jest tutaj właśnie film Szczęściarz Antoni. Co dalej? Zdarza nam się również z tym problemem walczyć. Gdy walczymy z problemem, to po prostu on się opiera. Przykładem tego jest nasze małżeństwo i właśnie przykład życiowy, o który przed chwilką podałem. Kolejną reakcją jest mierzenie się z problemem. Czyli analizujemy problem, rozprawiamy się z nim. Jeśli w tym wszystkim jesteśmy mądrzy, moi drodzy, i szukamy takiej Bożej pomocy, śmiało możemy powiedzieć, że tak jak pisze w Bożym Słowie, Pan moim wsparciem nie boję się. Jak zatem możemy rozwiązać problem? Po czwarte, uważnie w modlitwie należy przeanalizować swój problem. Salomon mówi tak o człowieku, który zamiast zebrać fakty, reaguje impulsywnie. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Gdy pacjenta coś boli, po prostu, moi drodzy, szuka ulgi. Lekarz wie jednak, że gdy, aby przypisać mu odpowiednie lekarstwo i wyleczyć go z choroby, potrzebuje ją prawidłowo zdiagnozować.
To znaczy, że najpierw my powinniśmy sobie zadać kilka pytań. Kto albo co spowodowało nasz problem? Czy robimy z igły widły? Czy jest to sprawa, problem, który wyrządzi nam czy jakiejś innej osobie kłopot, krzywdę? Czy to, czym dzisiaj, w danej chwili się zamartwiamy i uważamy za wielki, poważny problem, jutro nic dla nas nie będzie znaczył i nie będziemy w ogóle o tym pamiętać? Jeżeli prawdziwie nie zdiagnozujemy problemu, będziemy musieli do niego wracać. I, moi drodzy, niejednokrotnie zaczynać od początku. W takim przypadku możemy być o wiele bardziej zmęczeni i może to być o wiele bardziej bolesne dla nas. Po piąte, jak odpowiadając sobie na pytanie, jak zatem można rozwiązać problem? Możemy popatrzeć na problem i szukać, moi drodzy, w tej sytuacji możliwości. Wiele lat temu w moim życiu pojawiła się choroba. Choroba, która spowodowała, że nie mogłem robić to, co robiłem. Nie mogłem pracować tam, gdzie pracowałem do tej pory. I było to dla mnie bardzo poważny problem. Było to wręcz dla mnie przerażające. I gdy myślę o tym z perspektywy czasu, wtedy w tej sytuacji nie szukałem możliwości rozwiązania tego problemu. Ale dzisiaj wiem, że łaskawy, dobry Bóg troszczył się o mnie również wtedy, gdy byłem jeszcze daleko od Niego. I pozwolił mi znaleźć pracę, pozwolił mi zarabiać na rodzinę, pozwolił mi ją utrzymywać i robić zupełnie coś innego. Moi drodzy, niektórzy ludzie potrafią patrzeć daleko do przodu i wytrwale dążyć do realizacji celu. Jednak wielokrotnie to przeciwności czy problemy torujące tą drogę do osiągnięcia tego, powiedziałbym, pokazują nam, w którym kierunku powinniśmy iść. I mobilizują nas do tego, aby pokonać ten problem. Czy ktoś z was wie, jak powstał General Electric? Thomasowi Edisonowi, moi drodzy, zamknięto zakład z powodu niezapłaconych rachunków za gaz. I w tej sytuacji, gdy miał ogromny problem, postanowił szukać rozwiązania i postanowił sprawdzić, czy elektrycznością da się zastąpić gaz. Problemy często budzą naszą kreatywność, mobilizują nas do wykorzystywania zdolności, które otrzymaliśmy od Boga. Zebrania swoich sił i po prostu ruszenia do przodu. Myślę, że być może, gdyby wszystko w naszym życiu szło bez przeszkód, wkrótce moglibyśmy się znaleźć w nieodpowiednim miejscu, z nieodpowiednimi ludźmi, moglibyśmy zacząć robić to, co nieodpowiednie, to, co niewłaściwe, to, co jest niemiłe Bogu. Moi drodzy, pewien człowiek wierzący powiedział mi tak: po wizycie pewnych służb mundurowych, ale przede wszystkim z powodu mojej nieuczciwości, firma, którą budowałem wiele lat, firmie, którą budowałem wiele lat, grozi upadek. Serce, Boże Słowo mówi, serce człowieka obmyśla jego drogi, lecz Pan kieruje jego krokami. Problem, który powstał w jego życiu, był spowodowany jego nieuczciwością. To, co tam się wydarzyło, spowodowało konsekwencje, spowodowało jego stres, spowodowało dużo problemów w jego życiu.
Tak jak mówiłem, serce człowieka obmyśla jego drogi, lecz Pan kieruje jego krokami. Dziś ten wierzący opowiada świadectwo Bożego działania w swoim życiu i dzięki temu problemowi, który napotkał, zbliżył się do Boga i przybliża innych ludzi do Chrystusa. A zatem po szóste, odpowiadając na pytanie, jak zatem można, moi drodzy, rozwiązać problem? Możemy na swoje problemy popatrzeć z różnej perspektywy. Był taki czas w moim życiu, gdy gdziekolwiek wyruszałem, gdziekolwiek się przemieszczałem, potrzebowałem do tego samochodu. Ale nagle zostałem pozbawiony samochodu na kilka miesięcy. I moi drodzy, to był duży problem dla mnie, bo zacząłem marudzić, narzekać, że mnie bolą nogi, że daleko do sklepu, że ciężkie zakupy. Ale Bóg na mojej drodze postawił pewną sąsiadkę na wózku infalickim, która była sparaliżowana po wylewie. Bóg może pokazać ci coś, o czym nie myślisz. Może pokazać ci zupełnie inną perspektywę. Tak jak wielki czy trudny wydaje się nasz problem, to jest właśnie kwestia perspektywy. Większość, moi drodzy, problemów, które doświadczamy, nie ma większego znaczenia w dłuższej perspektywie. Tak jak mówiłem już wcześniej, w zeszłym roku postanowiliśmy z moją żoną wyremontować mieszkanie. Moi drodzy, i w trakcie tego remontu wyjechaliśmy na zaplanowany krótki urlop. Gdy pojechałem do innego kraju i zobaczyłem mieszkańców tego kraju, zobaczyłem, w jakich warunkach oni żyją, to zupełnie inaczej zacząłem postrzegać mój problem. Mój domowy problem z szafką oberwaną czy lekko poodzieranymi meblami. W naszym życiu nabieramy odpowiedniej perspektywy i stajemy się bardziej wdzięczni Bogu, jeżeli dostrzegamy to, co chce nam pokazać. I po raz siódmy na dzisiaj, chyba już ostatni, odpowiadając, moi drodzy, na pytanie, jak zatem można poradzić sobie z problemem. Warto spojrzeć na problem z różnego punktu widzenia. Apostoł Paweł w trzecim liście do Efezjan mówi o wszechstronnej mądrości Boga. Aby w ogóle zrozumieć słowo wszechstronny, powinniśmy chyba pomyśleć o diamencie. Za każdym razem, gdy obracamy go, inaczej pada światło, inaczej pada cień. Inny obraz widzimy. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale nasz brat w Chrystusie, Jurek, bardzo często fotografuje i zamieszcza takie zdjęcia i obrazy z grudka. I obserwuje je. Niby jezioro, niby góra ta sama, ale za każdym razem zdjęcie w tle jest inne. Ma inną kolorystykę, inne obrazy, inne odcienie, inny jest blask. Podobnie, moi drodzy, jest z Bożą mądrością zawartą w Biblii. Ujawnia takie różne aspekty i podejścia do problemu. Bardzo często problem, który nas otacza, nie jest tak ważny, moi drodzy, jak ludzie wokół nas. No i kiedy Józef przygotował plan, aby ocalić Egipt od głodu, Faraon powiedział tak: skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz rządził domem moim. Boża, z Bożą pomocą zawsze, moi drodzy, w naszym życiu jest lepiej. Z Bożą pomocą możemy mieć o wiele więcej możliwości na rozwiązanie danego problemu. I podsumując wszystko to, co powiedziałem w 8 punktach. Problemy, moi drodzy, są i będą w naszym chrześcijańskim życiu. Czytając Biblię, możemy zauważyć, że również biblijni bohaterowie mieli w swoim życiu wiele problemów.
Naucz się przyjmować, traktować problem jako coś naturalnego, coś na zasadzie chleba powszedniego. Stojące przed nami problemy są często po prostu, moi drodzy, okazją dla Boga, by zrobić coś dla nas, a lub przez nas zrobić coś, czego sami nie potrafilibyśmy zrobić. I pamiętajmy, problem to sytuacja, z którą możemy coś zrobić. Przychodząc zawsze do Boga, zawsze rozmawiaj z Nim i przedstawiaj Mu swoje problemy i swoje trudne sytuacje. Pan moją mocą i tarczą, zaufam Mu całym sercem. Tak mówi Boże Słowo. Po szóste, zdarza się, że Bóg przez problemy wyciąga nas z niewłaściwych miejsc w naszym życiu, oddziela nas od niewłaściwych ludzi i przestajemy robić to, co jest niemiłe Bogu, a zaczynamy robić to, co jest dla Niego miłe. Czasami z cierpienia rodzi się cel, a z załamania rodzi się kierunek do poprawy, do zbliżenia do Boga, do wyprostowania czy zmiany swoich dróg, aby wkroczyć na tą właściwą Bożą drogę. Jeżeli rozmawiasz z Bogiem o swoim problemie, pozwól Mu po prostu, aby pokazał Ci, jakie zaplanował dla Niego rozwiązanie. No i moi drodzy, na zakończenie pytanie. Czy zauważasz w swoim chrześcijańskim życiu problemy? Czy dzisiaj znajdujesz się w trudnej sytuacji, czy masz problem? Chciałbym Ci powiedzieć, że Bóg widzi problemy Twoje, ale oczekuje, abyś do Niego z nimi przyszedł, abyś z Nim porozmawiał. Siostry i bracia, chciałbym, abyśmy zaśpiewali pieśń, a później myślę, że jeszcze Duch Święty otworzy nasze serca, żebyśmy w modlitwie przedstawili nasze problemy Bogu. Jeżeli dziś coś Cię męczy, z czym się zmagasz, przedstaw to Bogu. Poproś o Jego rozwiązanie. Śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń. Bóg jest wszechmocny, Bóg jest łaskawy i Bóg jest dobry. Pamiętajmy o tym. Zaśpiewamy pieśń, a później się pomodlimy jeszcze.